Znajdujemy się w Lubinie, w lokalnym klubie sztuk walki Strefa Fight Team, w którym na co dzień trenuje dwóch zawodników, którzy jutro mają stoczyć swoje pojedynki na piątej edycji gali Fight Exclusive Night. Reportażem z tejże gali chcielibyśmy rozpocząć nowy cykl programów zawierających relacje z gal i zapowiedzi nadchodzących wydarzeń w polskim MMA, który będziemy cyklicznie prezentować na łamach naszego portalu. Promotorzy Fenu mierzą wysoko. Paweł Jóźwiak w jednym z wywiadów zapowiedział, że jego organizacja już osiągnęła status drugiej siły w polskim MMA, co jednoznacznie określa, z kim mają zamiar konkurować. Wybraliśmy się do nowo wybudowanej hali lubińskiego RCS-u, żeby zweryfikować te wypowiedzi. Ogólnie mówiąc, galę FEN 5 zaliczyć możemy do udanych. Frekwencja w lubińskiej hali widowiskowo-sportowej dopisała, a kibice gorąco dopingowali swoich faworytów. Podczas wydarzenia fanom zaprezentowano 5 walk MMA oraz 5 kickboxingu na zasadach K1. Pomiędzy walkami odbywały się występy grup tanecznych oraz muzyków, co przez wielu ortodoksyjnych fanów było krytykowane, jednakże przybyli na miejsce chwalili oprawę audiowizualną. Niestety, organizacyjnie impreza nie ustrzegła się pomyłek i drobnych błędów. Kontrowersje wzbudziło przerwanie w najbardziej wyczekiwanej przez fanów MMA walce pomiędzy Michałem Michalskim i Adamem Niedźwiedziem. Widziałem to na żywo, później jeszcze obejrzałem dwie powtórki, które no nie tylko upewniły mnie w tym, że to przerwanie było błędne, było fatalne. No, jak widziałem te powtórki, no to sędzia przerwał w momencie, w którym się Adam akurat poprawił swoją pozycję, tylko teraz chciałem, żebyśmy jasno sobie rozgraniczyli dwie rzeczy. Niczego nie chcę umniejszać Michałowi Michalskiemu, bo to jest bardzo dobry zawodnik i co do tego nie mam wątpliwości. Niewykluczone, że gdyby sędzia nie przerwał w tym momencie, to pół minuty później przerwałby w sposób poprawny. Ale mogło zdarzyć się wszystko. Wiemy też, że Adam jest bardzo, bardzo sprawnym i utytułowanym grapplerem, który mógł sporo tutaj zrobić. Zwłaszcza, że tak jak mówię, pracował, ruszał się, skręcał się, cały czas był aktywny. Powiedz nam jeszcze, jak trafiłeś do narożnika Krzysztofa Pietraszka. Znaczy to Paweł Jóźwiak do mnie zadzwonił wczoraj, że była jeszcze zmiana w walce wieczoru i za chwilę zadzwonił do mnie nasz wspólny mój Krzyśka Pietraszka, kolega Sonić, który mu bardzo pomaga. Zapytał mnie, czy jadę do Lubina, bo Krzysiek wsiadł w samochód 700 km, przejechał sam, zupełnie sam, czyli jeszcze jako kierowca, no nie miał, nie kompletnie nikogo przyjął sam, nie miał nikogo, kto by mu pomógł, no to z tej racji, że mamy wspólnego znajomego i Krzyśka też tak pobieżnie znałem wcześniej, zawsze mi się wydawał bardzo w porządku, to prosiłem też Tomka Niewiarę o to, żeby poszedł ze mną, zatejpowałem Krzyśkowi ręce, poszliśmy z nim do narożnika, tutaj trener pomógł mu się też rozgrzać, przetarczował go, no bo chłopak jechał 700 km po to, żeby tutaj ludzie zaczęli walkę, żeby zaczęli Marcina Ząbka, więc też trzeba było zrobić wszystko, żeby Krzyśkowi pomóc i żeby wyszedł jak najlepiej. No szkoda, że ta ręka mu znowu gdzieś dokuczyła, bo myślę, że jak na patrząc na warunki, w jakich wziął walkę, no to w tej pierwszej rundzie zdecydowanie wstydu nie było. To już kolejna z rzędu gala FEN, na której zdarzają się błędy sędziowskie. Pewne zastrzeżenia i nie bez powodu wzbudził także matchmaking organizacji. Nie trudno było dostrzec, że białoruscy rywale prezentowali znacznie niższy poziom od zawodników polskich. Przez to walki były przewidywalne, a ciężkie przygotowanie zawodników bagatelizowane. Rozwój Federacji FEN jest widoczny z edycji na edycję. Piąta gala okazała się sukcesem, jednak od federacji mówiącej o sobie jako o drugiej sile mamy znacznie wyższe oczekiwania. Nasz pobyt w Lubinie dobiega końca. Za chwilę przeniesiemy się do Sopotu, gdzie w hali stulecia 17 stycznia odbędzie się gala Time of Masters. Po serii gal amatorskich Bartosz i Jolanta Chyrek wzięli na swoje barki organizację pierwszej gali zawodowej. Trener Mad Dog z Gdynia mocno postawił na aspekt sportowy, przygotowując dla fanów świetną kartę walk.
Zostało to docenione przez trójmiejską publiczność, która prawie wypełniła 2000 halę stulecia w Sopocie. Jedną z wyróżniających się na rozpisce walk był pojedynek między dwoma perspektywicznymi zawodnikami młodego pokolenia, Romanem Szymańskim z Gold Team Poznań i Jackiem Kreftem z Mad Dogs Gdynia. Dynamiczna walka dostarczyła wielu emocji publiczności i była prawdopodobnie najlepszym pojedynkiem gali. W wyrównanych rundach Szymański zaczął duszenie giletynowe, którym zakończył walkę w pierwszej minucie trzeciej rundy, tym samym przedłużając swoje pasmo zwycięstw do 5. W walce, która znalazła miejsce na rozpisce z powodów czysto marketingowych, kulturysta Ako Przostak zaliczył udany debiut zawodowy bez problemu, pokonując Janusza Dylewskiego. Dylewski nawet nie próbował udawać, że przyjechał do Sopotu, aby poprawić swój rekord zawodowy, swoją postawą zmuszając sędziego do przerwania pojedynku już po 30 sekundach. Oskar Piechota potrzebował zaledwie 77 sekund, aby skończyć Craiga Waita. Zawodnik z Anglii na własne życzenie przeniósł walkę do parteru, gdzie nie miał żadnych argumentów na jednego z najbardziej utytułowanych polskich grapplerów. Za pomocą rzadko widywanej w MMA techniki o nazwie japoński krawat, Oskar dopisał 6. zwycięstwo do swojego niesplamionego porażką rekordu. Warto też wspomnieć, że wszystkie swoje walki zakończył przed czasem. Czołowy zawodnik kategorii średniej z gdyńskiej Piranii udanie rozpoczął rok i postawił kolejny krok w marszu po najwyższe cele. Poziom profesjonalizmu, z jakim została zrealizowana pierwsza zawodowa gala Time of Masters, nastraja pozytywnie na przyszłość. Dzień dobry, gala Time of Masters, organizator. Jak wrażenia po naszej dzisiejszej gali? Słucham pana. Świetna, ale fenomenalna organizacja. Naprawdę myślę, że Mad Dogs Gdynia kolejny raz stają na wysokości zadania. To myślę, bez żenady mogę powiedzieć, że najlepsza organizacja w Polsce. Ja też tak uważam. Okej, Bartku, jesteśmy po gali. Z mojej perspektywy myślę, całkiem udany debiut. Powiedz, jak to z twojej właśnie perspektywy wyglądało organizatora? No ja się cieszę. Fajnie to wyglądało, naprawdę. Nie, jestem mega dumny, radość mnie rozpiera od środka. Kurczę, no nie wiem, co powiedzieć po prostu. No, pierwszy raz nie wiem, co powiedzieć, Piotr. Udało się? Udało się, była pełna trybuna ludzi. Zawodnicy dali naprawdę popis swoich umiejętności. Organizacyjnie wszystko przebiegło bez zarzutu. Pierwszy raz mogłem chyba sobie usiąść przy stoliku, nic nie robiąc i po prostu delektując się tymi walkami. No, wszyscy zadowoleni, parę gratulacji usłyszałem, bardzo mnie motywujących. No, oczywiście to by się nie odbyło, gdyby nie pomoc mojej żony Jolanty, za co ją jej bardzo dziękuję, bardzo mocno ją kocham. No i super, no. To nie koniec wydarzeń w tym miesiącu. Już w ten weekend, 24 stycznia w Lublinie, odbędzie się gala Thunderstrike Fight League 6, łączona z galą PL MMA 46. Z najciekawiej zapowiadających się pojedynków to występy Roxany Prucnal, Sebastiana Kotwicy oraz walka o pas pomiędzy Łukaszem Bieńkiem i Grzegorzem Szulakowskim. Natomiast tydzień później, w ostatni weekend stycznia, odbędą się dwie gale. W piątek w podwarszawskim Wilanowie odbędzie się 47. już edycja gali profesjonalnej ligi MMA. W najciekawiej zapowiadających się pojedynkach możemy zobaczyć występy braci Rajewskich lub też pojedynek Mariana Ziółkowskiego z Bartoszem Kurczewskim. Natomiast na ostatni dzień stycznia przygotowano ciekawe wydarzenie czeczeńskiej debiutującej organizacji Absolute Championship Berkut. W płockiej Orlen Arenie kibice zobaczyć będą mogli występy Izabeli Badurek czy Janusza Staszewskiego, a także Daniela Skibińskiego. Z karty walk niestety wypadł Albert Ocimkowski, który kilka dni temu złamał rękę. Albert, życzymy powrotu do zdrowia.